Czy można modlić się bez formułek? Albo inaczej, jak modlić się bez formułek, jeżeli no, niektórym właśnie nie pasuje, że tak trzeba wciąż powtarzać, zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz. Zapraszam do dzisiejszego komentarza biblijnego. Chcę zacząć od opisu odczuć pewnych osób i ich wątpliwości. Czasami bywa tak, że my po prostu chcemy się pomodlić, siadając i tak nic nie robiąc. Albo siadając przed Najświętszym Sakramentem, tak wpatrując się w Pana Jezusa, a nawet niedosłownie mieć wzrok utkwiony w monstrancję. I niektórzy zadają pytanie, a to tak można? Albo jeszcze inaczej, ktoś sobie mówi, bo ja tak lubię sobie usiąść i tak sobie porozmyślać o życiu. A czy to już jest modlitwa? A czy ja tak mogę się modlić, że sobie tak myślę o tym, co tam jutro będę robić? Albo po prostu swoimi słowami rozmawiam z Bogiem i czy to dobre jest? A inni jeszcze zadają pytania, a ja nie potrafię tak swoimi słowami. Takimi tylko te formułki stosuję, one są takie puste. W sumie to nie potrafię się modlić. Chciałbym przez ten fragment biblijny odpowiedzieć na te i podobne wątpliwości. Co Słowo Boże nam mówi o sposobie modlitwy. Rzymian 8:26 i dalej. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Drodzy, odpowiadając wprost na pytanie, czy można modlić się bez formułek? Tak. Czy takie siedzenie i myślenie już jest modlitwą? Jeszcze nie. Dopóki nie zaprosimy Pana Boga do naszych rozmyślań i nie będziemy mieli świadomości Bożej obecności, to nie jest modlitwa. Ale jeżeli masz jakiś problem na przykład, albo jakąś sprawę, jakąś radość i sobie usiądziesz i sobie pomyślisz, Panie Boże, chcę nad tym pomyśleć, chcę pomyśleć nad rozwiązaniem tego kłopotu, zapraszam Cię do tego problemu mojego, zapraszam Cię do moich myśli, siedzisz i myślisz, to jest modlitwa. To jest modlitwa. Nie wypowiadasz Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, nie korzystasz z książeczki, nie wypowiadasz żadnych słów, myślisz, to już jest modlitwa. Jeżeli masz świadomość Bożej obecności i myślisz o nawet sprawach codziennych, ale w kontekście Boga, Bożej obecności, Bożych przykazań, Bożego Słowa, to już jest modlitwa. Niektórzy mają takie bardzo duże uprzedzenie do modlitwy w takich miejscach jak na przykład łóżko, toaleta, że tam nie wypada, nie licuje. Również możesz kładąc się już nawet po takim pacierzu, bo nie rezygnuj z pacierzy i z tych pacierzowych modlitw. Położysz się i sobie możesz mówić, a czy w tej pozycji mogę z Panem Bogiem rozmawiać? Tak sobie pomyślę o czymś tuż przed snem. Zaproś Pana Boga, zaproś Ducha Świętego i w tej pozycji leżącej możesz się modlić. Drodzy, to nie jest zachęta do tego, żeby lekceważyć postawę na modlitwie. Tylko to jest zachęta do tego, żeby całe życie przesycać modlitwą. Żeby nie było tak, że Panie Boże, teraz się modlę, ale teraz poczekaj, bo ja leżę i ja będę sobie sama myślała. Zapraszaj Boga do całego Twojego życia. On chce, żebyś mu się całkowicie ofiarowała, wszystkie Twoje myśli jemu oddał. Więc w konkrecie tak to wygląda, że nie musisz używać formułek i nie musisz zawsze klęczeć, żeby powiedzieć, to jest modlitwa. Nie odbierzcie tego jako zachęty do lekceważenia postawy na modlitwie. Mówienia, że niepotrzebne jest to, żeby uklęknąć, stanąć, zadbać o godną postawę podczas różańca, to też wszystko jest ważne. Ale wypełniaj całe swoje życie modlitwą. Możesz usiąść i sobie wyobrazić, że Bóg jako przyjaciel jest obok i On będzie. I porozmawiaj jak z przyjacielem. Czasami przyjaciele nic nie mówią, tylko siedzą obok siebie, rozumieją się bez słów. Skorzystaj z tego rodzaju modlitwy. Możesz mieć wrażenie, że to Ci nie wychodzi, że nie czujesz tej modlitwy. Nie najważniejsze jest odczucie. Pamiętaj, że Duch Święty przychodzi do Ciebie i sprawia tę modlitwę w Tobie. To nie jest Twój wysiłek.
To jest efekt Twojego współdziałania z łaską. Ty Bogu otwierasz drzwi, światło samo wpada przez drzwi. Tylko Twoim zadaniem jest nacisnąć klamkę, otworzyć. I zrób to. Panie Boże, zapraszam Cię do moich myśli. Naciskam klamkę, otwieram. I Duch Boży przychodzi, by działać w Twojej słabości. Proszę Cię, nie bądź takim perfekcjonistą, który jak powie, nie mam różańca, to nieważny ten jest różaniec. W sensie tych koralików. Jak nie usiadłem, tylko leżę, to nie mam prawa się modlić. Nie mam prawa rozmawiać z Panem Bogiem. Skoro nie wypowiadam żadnych słów, to ta modlitwa nie jest ważna. Skoro na adoracji Najświętszego Sakramentu tak sobie po prostu siedzę, to znaczy, że to jest zła modlitwa. Nie bądź takim perfekcjonistą. Nie bądź też jak poganin, który myśli, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będzie wysłuchany. Z miłością podejdź do swojego przyjaciela Jezusa, do Maryi, z miłością podejdź. Współdziałaj razem z Nim. Pamiętaj jeszcze raz, modlitwa jest dziełem Ducha Świętego w Tobie, z którą współpracuj. Jak mówi ten fragment biblijny, ja go trochę inaczej przetłumaczę, 28 werset. Wszystko współdziała dla tych, którzy chcą miłować Boga. Jak Ty się zdecydujesz kochać Boga, to całym życiem swoim będziesz się modlić. Tylko wtedy pamiętaj, żeby wykrajać czas na wyłączność też dla Boga, a nie mówić, to się całym swoim życiem modlę, to teraz niepotrzebne mi pacierz, formułki. Niech ta modlitwa Twoja będzie naturalna, będzie Twoim oddechem. Trochę niech z Ciebie zejdzie takie napięcie, że Ty musisz wciąż się naprężać na modlitwie, wciąż naprężać koncentrację, wciąż być takim on i en na modlitwie, który po prostu nie może błędu popełnić, bo inaczej Pan Bóg się obrazi albo ta modlitwa będzie nieważna. Chciałbym, żebyś poczuł się jak przyjacielu podczas modlitwy. I po tym komentarzu biblijnym mam nadzieję, że zatęsknisz i zapragniesz za taką modlitwą. Odłożysz telefon, odłożysz komputer, usiądziesz i powiesz: Panie Boże, zapraszam Cię, módl się we mnie. I będziesz siedział. Różne myśli będą Ci przychodzić do głowy i będziesz miał świadomość, Bóg patrzy na te moje myśli. Mogę o tych myślach z Nim porozmawiać albo po prostu pobyć. I Bóg się z tego cieszy. I nie muszę mieć nawet żadnych intencji, a jak jakieś mam, to mogę je wypowiedzieć. I tak dobrze, i tak dobrze. I mogę się czuć swobodnie. I mogę z tym Bogiem pójść na ustach lub nawet ze świadomością, że On jest przy mnie, do toalety, do łóżka, żeby pójść spać. Bo On jest moim przyjacielem i nie zostaje za drzwiami toalety czy za drzwiami sypialni. Bo jeżeli on tam zostanie, to zostanę z demonami. Więc zapraszam do każdej okoliczności mojego życia. Całe życie mu oddaję. Cały swój czas, każdą swoją myśl. A jeśli czemuś innemu myśl poświęcam, to tylko ze względu na niego i z miłości do niego. Czy więc można modlić się bez formułek? Można. Jak to robić? No wyobraź sobie przyjaciela i spróbuj porozmawiać z Jezusem jak z przyjacielem. Co nie znaczy, że masz kumpla i możesz w dowolny sposób kolesiować się z Panem Bogiem. Nie zrozum mnie tak. Ale masz przyjaciela, który sprawia w Tobie modlitwę i on jest pierwszy, który inicjuje dialog. Skorzystaj z tej rozmowy. Często się módl. Módl się z formułkami, módl się bez formułek. Pamiętaj, że najważniejsza jest miłość w Waszej relacji. Najważniejsza jest miłość w Waszej relacji, a nie technika. Jeżeli kochasz, to też będziesz dbał o technikę. I będziesz dbał o dobre okoliczności i o czas na wyłączność, o hojność w dawaniu czasu. O postawę będziesz dbał. O to, by być. Nie uciekać. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chciałbym też być blisko Was, blisko Waszych spraw poprzez te komentarze biblijne, rozjaśniać Wam różne problemy życia. Jeżeli chcesz z nich skorzystać, ułatwi Ci to subskrypcja z powiadomieniem i skorzystanie z tych treści, które Tobie się wyświetlą, skorzystanie z różańca o 20:30 z koronki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.